Witam w kolejnym filmie. Zanim Wam opowiem, co mam dzisiaj w planie, chwila dla sponsora. Sponsorem tego odcinka po raz kolejny jest firma Revolution Race. Mam dla Was kod rabatowy na produkty tej firmy. Kod z linkiem do strony oczywiście znajdziecie w opisie do tego filmu. A dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Dzika Polska. Znajduję się w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Tym odcinkiem będę chciał Was zachęcić do tego, żeby odwiedzać miejsca mniej oczywiste. Także dzisiaj Przemkowski Park Krajobrazowy. W tej chwili jestem na terenie rezerwatu torfowiska Borówki. No i w planie na ten wyjazd właśnie kilka rezerwatów przyrody, pozostałości osady robotniczej i pustynia. I pustynia, biwak na pustyni, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Teraz zmierzam do pozostałości po osadzie robotników leśnych. Na przemierzanie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego najlepiej wybrać rower, dlatego że odległości między tymi najciekawszymi punktami są dosyć spore i przy pierwszej wędrówce trzeba byłoby na to poświęcić naprawdę dużo czasu. A drogi są tutaj w większości dobre. Trafiają się odcinki piaszczyste, na których będzie trzeba trochę rower poprowadzić. Chyba że wybierzemy rower z naprawdę grubymi oponami, ale takich odcinków jest raczej niewiele. Dotarłem do osady Pogorzele. Na to miejsce trafiłem zupełnie przypadkowo, kiedy analizowałem mapę. Na mapie znalazłem drogę, która prowadziła idealnie po okręgu, a według mapy znajdowała się pośrodku niczego. Okazało się, że w tym miejscu znajdowała się osada robotników leśnych, zbudowana jako wzorcowa osada i zbudowana właśnie na planie okręgu. Osada była trawiona przez pożary, ale w tym miejscu zachowało się bardzo dużo śladów tej osady. Kamienne fundamenty, kamienne murowane piwnice, no i taki wielki betonowy obiekt, który stanowił bramę wjazdową do osady, a na nim umieszczona była wieża obserwacyjna, wieża przeciwpożarowa. Muszę Wam przyznać, że atmosfera w tym miejscu jest, delikatnie mówiąc, nieco dziwna. A potęguje ją dodatkowo jeszcze silnie wiejący wiatr, szumiący las. Jeśli ktoś z Was interesuje się tego typu eksploracją, to myślę, że obiekt obowiązkowy do odwiedzenia. Ale to chyba jedna z cech charakterystycznych Dolnego Śląska, że takich obiektów i takich różnych historycznych tajemnic jest tutaj naprawdę mnóstwo.
Po krótkiej chwili dotarłem do kolejnego punktu na mojej trasie, a tym punktem jest rezerwat Cietrzewiowe Brzosowiska. Ruszam dalej, ruszam już na miejsce zaplanowanego biwaku. Nie wjeżdżam rowerem na teren rezerwatu, poruszam się drogą, która jest na granicy rezerwatu. Muszę trochę zmienić plany, trochę zmienić trasę. Mam co prawda żelazny zapas wody, mam 1,5 litra wody ze sobą, ale to jest trochę mało na cały wieczór i na poranek. Na trasie miałem kilka zbiorników retencyjnych, ale wszystkie są suche jak pieprz, całkowicie wyschnięte. I w Przemkowskim Parku Krajobrazowym jest trochę wody, ale akurat nie w tej części, w której ja się znajduję. Liczyłem na te zbiorniki. Został jeszcze jeden zbiornik, który widzę na mapie, ale nie jest on na trasie mojego przejazdu, więc muszę trochę trasę zmienić. No i liczę, że tam znajdę jakąś wodę. Jak pewnie się domyślacie, nie jest to najlepsze wymarzone źródło, żeby nabrać wody, ale nie można mieć wszystkiego. Wodę pitną, czystą wodę, którą mam w bidonach, przeleję do bukłaka, a do bidonów przefiltruję trochę wody z tego uroczego zbiornika. Nie wygląda to wcale tak dramatycznie. Woda zaraz po nabraniu jest całkiem przejrzysta, ale oczywiście przefiltrujemy. Na tym etapie uzdatniania wody można popełnić błędy. Po pierwsze, moje ręce były zanurzone w tej wodzie, więc mogę zanieczyszczenia przekazać na dłoniach na butelkę, że trzeba dosyć mocno zwracać uwagę, żeby nie dotknąć ustnika. To samo dotyczy filtra. Końcówka, z której będzie wypływała czysta woda, jest zabezpieczona, tak żeby jej przypadkiem nie dotknąć brudną ręką. I kolejna sprawa, po nakręceniu filtra, no ta butelka była zanurzona w brudnej wodzie, więc może z niej ociekać woda zanieczyszczona. Jeśli takiej butelki nie ususzymy, nie wytrzemy, to może zdarzyć się tak, że w momencie, kiedy obrócimy całość, żeby przefiltrować, przycisnąć wodę do naszego zbiornika, to krople wody z tej butelki po zewnętrznej ściance filtra ściekną do pojemnika, w którym będziemy zbierali czystą wodę. To wszystko jest takie dmuchanie na zimne, no ale warto o tym pamiętać, szczególnie kiedy od tego procesu uzdatniania wody może zależeć nasze bezpieczeństwo. Użycie tego filtra w zasadzie da nam wodę, która będzie gotowa do spożycia, jeśli spodziewamy się wyłącznie zanieczyszczeń biologicznych. Gdybyśmy tego filtra nie mieli, no to taką wodę trzeba byłoby przygotować. Dotarłem na miejsce biwaku, jestem na pustyni Kozłowskiej, dokładnie na skraju pustyni. No i spodziewałem się dużego, piaszczystego terenu.
a pustynia powoli zarasta. Są trawy, są wrzosy, młode drzewa, ale tam gdzieś na skraju widzę piaszczysty teren, więc tam się skieruję i tam spróbuję założyć obóz. Muszę wam powiedzieć, że ta wędrówka okazała się ciekawsza niż się spodziewałem. Oczywiście miałem nadzieję, że ta trasa będzie ciekawa. Ja ten cykl nazywam Dzika Polska. Staram się szukać miejsc, w których znajdziemy dzikość rozumianą jako ciszę i spokój. Pokonałem prawie 50 km dzisiaj w Przemkowskim Parku Krajobrazowym i nie spotkałem nikogo. Dzień dobry. 7:20. Słońce już dosyć wysoko. W nocy temperatura spadła do 10 stopni, więc po ostatniej fali upałów te 10 stopni faktycznie odczuwalne było jako dosyć chłodna noc. Ewakuowanie w takim miejscu ma kilka zalet. Już sama zmiana krajobrazu jest bardzo przyjemnym urozmaiceniem biwakowania. A kolejna sprawa to możliwość bezpiecznego rozpalenia ognia na takim podłożu. Taki ogień będzie często najłatwiejszy do zakamuflowania. Oczywiście wtedy musimy palić niewielkimi gałęziami, niewielkim opałem, żeby ognisko się wypaliło w miarę możliwości w całości.
No i efektem jest to, że mam w zasadzie kubkę popiołu. Nie będzie najmniejszego problemu, żeby ten popiół rozrzucić po okolicy i całe to miejsce zakamuflować. Ten mój biwak dosyć mocno wpisuje się w to, o czym ostatnio w ostatnim filmie rozmawiałem z Łukaszem Superganem. Mam na myśli szukanie takich nieoczywistych miejsc do wędrowania, do biwakowania. Chodzi o to, żeby nie podążać za tymi najbardziej znanymi miejscami, najbardziej znanymi lokalizacjami, ale żeby wyszukać coś swojego, coś, gdzie znajdziemy właśnie trochę ciszy i spokoju. A jeśli chodzi o ekwipunek i o odzież, to sprzętowym hitem tego roku w moim wyposażeniu zdecydowanie jest odzież z wełny merino, koszulka z wełny merino. W tej koszulce jeździłem ultramaratony. Kilka dni ciągłego przepocenia, ale to takiego naprawdę przepocenia na wskroś. I uwierzcie mi, po trzech dniach takiej jazdy, takiego wysiłku, ta koszulka nadal nie łapała żadnych zapachów. Także plan jest taki, żeby stopniowo wszystkie te warstwy, pierwsze warstwy noszone przy ciele, no stopniowo wymieniać właśnie na odzież z wełny merino. Wszystkie śmieci po tym biwaku mieszczą się w takiej niewielkiej kieszonce i nie są jakoś szczególnie pozgniatane. Ja kończę moją krótką wizytę w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Niezmiennie zachęcam Was do tego, żebyście szukali mniej oczywistych lokalizacji na Wasze biwaki, na Wasze przygody. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Po krótkiej chwili dotarłem do kolejnego punktu na mojej trasie, a tym punktem jest rezerwat Cietrzewiowe Brzosowiska. A tym punktem jest rezerwat Cietrzewiowe Brzosowiska.